Szczęść Boże, Wielki Piątek, Piątek Męki Pańskiej. Co to za propaganda? Sługa wybije się i będzie wywyższony? Nie oznacza to wcale, że będzie noszony na rękach. Nie oznacza to, że będzie powodem zazdrości. Bo nikt przy zdrowym rozsądku na jego miejsce nie pójdzie. Trzeba być szalonym, ale nie z powodu choroby, ale z miłości, by podjąć się tego zadania. Izajasz nas nie rozpieszcza miłym słowem. Izajasz podaje twarde fakty, które pokazują, że droga Zbawiciela jest drogą pełną trudności. Jest drogą brutalną i pewną przeciwności. Ale postać Mesjasza zrobi w tym całym zamieszaniu piorunujące wrażenie. Narody się zdumieją, królowie zamilkną. A Mesjasz został zbity, oszpecony i sponiewierany. Jego wielkość nie jest mierzona w sukcesach, bo sukcesy zawsze prowadzą do złych komentarzy. O nim źle mówiono, bo czynił dobrze. Dla każdego był dobry. Miał słowo krzepiące i serce otwarte. Każdy mógł czerpać z jego łaski, ile dusza zapragnie. Jednak grono szyderców kpiło z niego i drwiło. A kiedy widzieli, że nie przynosi to rezultatu, zaczęło na niego nastawać. Zgładzili go, oszpecili, żeby jego widok zniechęcał. A im więcej brnęli w swą nienawiść, tym bardziej ludzie go pragnęli. Dlatego on wyrósł przed nami jak młode drzewo. Możemy to zobaczyć w naszej dekoracji grobu. Drzewo, które po śmierci wydaje owoce. Drzewo, które jest martwe, a kwitnie. Być może kwiaty nie pasują do drzewa, bo żonkil z wierzbą nie współgra. Jednak pokazuje nam, że błądzimy. Kręcimy się wokół siebie. Za swoimi idziemy pragnieniami. I on wchodzi w pełnej otwartości i zbiera nasze problemy, nasze grzechy i słabości i zabiera je. Zabiera je, by wraz ze swoim życiem zakończyć wszystko. Jednocześnie wszystko przed nami otworzyć. Otworzyć nowe. Nie komentował. Milczał. Gdy grzech był naszą przyjemnością, milczał, gdy nasze czyny zadawały mu rany. Milczał, gdy nasze myślenie i słowa nadawały mu nowy wizerunek, odziany w purpurę i cierniową koronę. Myślano, że śmierć wszystko zakończy, że wraz z ciałem usunie się przeszkodę do budowania nowego świata. Świata bez wartości, wzniosłych i szlachetnych. Świata skupionego wokół własnego ego. Lecz nikt nie spodziewał się, że śmierć będzie początkiem nowego, lepszego życia. Śmierć nic nie znaczy wobec wiary. Śmierć nie ma władzy nad Bogiem, bo on jej nie stworzył. Wszystko stworzył dobre i dobry człowiek jest dziełem Boga. Grzech wszedł przez zazdrość i chciwość i on zamydla nam oczy. Mesjasz samotnie dźwiga nasze nieprawości, lecz jego droga i trud zostanie wynagrodzony w sposób niebywały. Tłumy za nim pójdą, możni tego świata będą mu służyć. Bo za wszystkimi się wstawia, gdyż w każdym widzi coś, czego człowiek nie dostrzega. W liście do Hebrajczyków słyszymy zachętę: trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Ale wiary w co i kogo? Wierzę w to, co widzę i dotykam. Wierzę w to, co doświadczam. Jeśli jednak Boga nie widzę, nie dotykam, widzę wiele zła i cierpienia wokół siebie, to wiara ma jest słaba. Pytam się więc ciebie, co wczoraj widziałeś? Czy tylko chleb? Mieszankę mąki i wody poddaną termicznej obróbce, która stała się hostią? Nie widziałeś uczty, gdy Bóg dał nam siebie, by nas wypełnić sobą? Przecież On we wszystkim jest podobny nam. Zszedł z piedestału, by być nam równym. Tylko grzechu nie przyjął, bo nie jest to jego natura. Grzechem się brzydzi, grzechem gardzi, grzechom zapowiada śmierć. Chce mieć nas wolnymi. Każdy z nas by się buntował na takie wyzwania, które godzą w naszą naturę, które godzą w naszą źle pojmowaną wolność. On pokazał, czym jest posłuszeństwo. Cierpiał za wszystkich,
ale stał się ratunkiem dla tych, którzy go słuchają. Zadawał pytanie, kogo szukacie? Przewodnika, przyjaciela, kumpla, towarzysza, orędownika. Kogo szukamy w swoim życiu? To jest pytanie trudne. Ewangelia jest trudna, zwłaszcza ta dzisiejsza. W tych wszystkich wydarzeniach dziś opisanych jest tyle nieporządku. Jest zazdrość, jest zawiść, jest kłamstwo, jest fałsz i obłuda. I kpina połączona z uczynkami godnymi politowania. Ale jest też słowo krzepiące, bo dąży do prawdy. Lecz cóż to jest prawda? Zapytał Piłat. Prawda jest moja, jest twoja, jest inna. Każdy chyba ma swoją. A jest prawda jedyna. Słowa Jezusa z Nazaretu. Że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat. Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy. I w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas. Tak możemy zaśpiewać. Dla nas to słowa pełne emocji. Ale to wszystko było. Niewinnie oskarżony Jezus przegrał ze zbrodniarzem Barabaszem w plebiscycie. A tylko dlatego, że Piłat wystraszył się opinii publicznej i tego, że może przestać być przyjacielem Cezara, gdy zdecyduje inaczej. Przecież dobre kontakty z wyższymi sferami są tak ważne. I tak właśnie wydał niewinnego na śmierć haniebną. I poszedł Jezus w swą ostatnią drogę. W drogę na górę, bo na górach i pagórkach zwykle składano ofiary. Góra Czaszki, Golgota, stała się ołtarzem przymierza. Kolejne, a zarazem ostatnie przymierze krwawe i ofiary między ludźmi i Bogiem. Już żaden baranek nie będzie ważniejszy. Żaden nie zastąpi choćby w promilu tej ofiary Jezusa. On w milczeniu przeszedł przez Gehennę. A na koniec powiedział 7 słów, zwrotów, zdań, czy jak to określić, które arcybiskup Shin nazywa zagadkami. Pierwsza, nienawiść. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Druga, ból. Dziś będziesz ze mną w raju. Trzecia, cierpienie niewinnego. Niewiasto, oto syn twój, oto matka twoja. Czwarta, samotność. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Piąte, niekochany, pragnę. Szóste, klęska, dokonało się. Siódme, wartości. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Swoje podejście interpretuję tak. Nigdy wcześniej nie było takiej ambony jak krzyż. Takiego kaznodziei jak konający Chrystus. Takiego audytorium jak to na Golgocie. Takiego kazania jak 7 ostatnich słów. Z tym Was zostawiam na czas Wielkiej Soboty, gdzie nic się nie dzieje, gdzie grób będzie opieczętowany i pod strażą, gdzie koszyk ze święconką nie zastąpi przejścia, a noc, która jutro nastąpi, rozświetli wszystko blaskiem światłości, prawdziwej i wszystko nam wyjaśni. Do zobaczenia w Wigilię Paschalną.